Mazury, cud natury. To reklamowe hasło, kiedy wielkie jeziora mazurskie były jedynym kandydatem Polski w międzynarodowym konkursie szwajcarskiej fundacji New Seven Wonders na 7 nowych cudów natury, na stałe zagościło w świadomości turystów. Mazurskie jeziora dostały się do finału, a następnie do grona 14 najpiękniejszych miejsc na świecie. Chociaż nie zakwalifikowały się do ścisłej siódemki, to mimo wszystko możemy uznać to za wielki sukces. Mazury pokonały wszystkich finalistów z Europy i prześcignęły rozpoznawalne ikony światowej przyrody jak Malediwy, Wielki Kanion Colorado, Galapagos, wodospad Salto Angel w Wenezueli, skałę Uluru w Australii czy Wezuwiusz. Jak się okazało, rozgłos w konkursie na 7 nowych cudów natury, w którym uczestniczyło kilkaset milionów internautów, ma niebywałą siłę rażenia i zapewnia wysoką rozpoznawalność na globalnym rynku. W ogólnoświatowej konfrontacji polskie Mazury wygrały, zdobywając cudowną laurkę krainy najpiękniejszych jezior na świecie, a turyści ze świata ruszyli na północno-wschodnie krańce Polski. Co prawda widzieliśmy już wiele cudów natury. Może nastał czas, by skonfrontować opinie internautów z naszymi wyobrażeniami? Na Mazurach byliśmy już wielokrotnie, ale zawsze było to spojrzenie od strony lądu. Teraz, za sprawą możliwości wypożyczenia, bez patentu, łodzi motorowej, nadarzyła się okazja, by zmienić punkt widzenia. Czas więc po raz kolejny wyruszyć w podróż do krainy wielkich jezior mazurskich, z nadzieją, że nie wszyscy żeglarze i turyści wpadli dzisiaj na ten sam pomysł. Wyruszamy wcześnie rano. Jak pokazuje GPS, podróż zajmie nam około 6 godzin, co w rzeczywistości rzadko ostatnio się sprawdza, biorąc pod uwagę remonty dróg wzdłuż naszej wschodniej granicy. Ale warto mieć punkt odniesienia, tym bardziej, że powinniśmy być na miejscu około godziny 13. Jedziemy na zaproszenie Kasi i Roberta. Ich pomysł i propozycja wspólnej wyprawy jachtem motorowym bez patentu, na co zwracamy szczególną uwagę, od razu nam się spodobał. Nie jesteśmy zapalonymi żeglarzami, choć kilka razy żeglowaliśmy z przyjaciółmi po Zalewie Solińskim. Niestety, zawsze byliśmy raczej pasażerami niż członkami załogi. A skąd w ogóle pomysł? O tym nieco później. Przed nami Mazury, region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego. Administracyjnie wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego. Nazwa Mazury ma ciekawe pochodzenie, o czym zapewne nie wie wielu turystów. Mazury, zawsze gęsto zalesione, były idealnym miejscem do produkcji smoły drzewnej, zwanej również dziegciem. Umiejętność jego produkcji była pilnie strzeżona, a smoła była ważnym produktem eksportowym. Smolarz to człowiek, który wytwarzał smołę, inaczej maś.
Stąd Smolarz to Mazur i nazwa tej pięknej krainy. Zbliżamy się do celu. Ruciane Nida to miejsce, w którym rozpoczynamy naszą przygodę. Miasto znajduje się w południowej części przepięknego Pojezierza Mazurskiego nad jeziorami takimi jak Nickie oraz Guzianka Wielka. Jeszcze stromy zjazd i zatrzymujemy się w porcie Ufaryja. Tutaj znajduje się port jachtowy, tawerna i stąd wyruszają statki Białej Floty na jeziora. Jak na długi czerwcowy weekend jest tutaj dość spokojnie. Choć patrząc na ilość zaparkowanych samochodów, nie jesteśmy pierwsi. Szybkie przywitanie, wypakowanie samochodu i punktualnie o 13:00 wyruszamy na spotkanie kolejnej przygody. Ruszamy na północ, zresztą to jedyny możliwy kierunek dla jachtu motorowego. Na południe od miasta znajduje się rezerwat przyrody, jezioro Nickie, który jest objęty strefą ciszy i obowiązuje tu zakaz używania silników spalinowych. Obszar ochrony ma powierzchnię około 3000 hektarów i leży w środku Puszczy Piskiej. Został utworzony w 1972 roku. Na terenie rezerwatu występuje wiele gatunków roślin objętych ścisłą ochroną, na przykład lilia złotogłów oraz wawrzynek wilczełyko. Jaki mamy cel? To wielki znak zapytania. Wszystko zależy od czasu i pogody. Jak na razie prognozy są dobre, co niezmiernie nas cieszy. Po kilku zakrętach i kilkunastu minutach rejsu zatrzymujemy się przy śluzie Guzianka, łączącej jezioro Guzianka Mała i jezioro Bełdany. Jak widać, chętnych do przeprawy jest sporo. Ustawiamy się więc w kolejce i cierpliwie czekamy. W przeciwieństwie do wody czas szybko płynie. Do towarzystwa dołączyły kaczki, które z ochotą korzystają z naszych zapasów, odwdzięczając się donośnym kwakaniem. Śluza otwarta, wpływamy. Determinacja żeglarzy rośnie, a my spokojnie chłoniemy otaczający nas świat. Śluza Guzianka jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym na szlaku wielkich jezior mazurskich. Stanowi wodne połączenie miasta Ruciane Nida oraz jeziora Nickiego z pozostałą częścią szlaku żeglownego. W sezonie każdego dnia przeprawia się w tym miejscu kilkaset jachtów, motorówek, kajaków i innych obiektów pływających. Korzystają z niej także statki Białej Floty. Śluza została oddana do użytku w 1900 roku, czyli ponad 100 lat temu, i działa po dzień dzisiejszy. Długość komory wynosi 44 metry, a różnica poziomu wody około 2 metrów. Obok powstaje nowa śluza. Patrząc na zaawansowanie budowy, można sądzić, że termin otwarcia jest już bliski. Po kilkunastu minutach opuszczamy śluzę. Silnik nabiera obrotów, a my ponownie możemy delektować się otaczającymi nas widokami.
nastał czas na kilka słów o czarterze naszego jachtu. Co prawda przepisy o możliwości wypożyczenia jachtu motorowego bez patentu są usankcjonowane od kilku lat, to jednak sama świadomość takiej możliwości była dla nas zupełnie obca. Na szczęście są osoby, które znają taką możliwość. Tu pozdrawiamy Roberta. Co oznacza pływanie łodzią bez patentu? Oznacza to, że każdy może wypożyczyć jacht i wyruszyć nim w rejs po Mazurach bez uprawnień. Umożliwia to zapis w ustawie o żegludze śródlądowej, który mówi, że nie są wymagane uprawnienia do prowadzenia m.in. jachtów motorowych z silnikiem nieprzekraczającym mocy 75 kW, a także długości kadłuba 13 metrów, których maksymalna prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15 km na godzinę. A jak to wygląda w praktyce? W dniu rozpoczęcia rejsu wypożyczający przechodzi krótkie szkolenie związane z budową jachtu, obsługą urządzeń znajdujących się na jachcie, zasadami zachowania się na wodzie, zasadą działania silnika. Instruktor uczy również manewrowania motorówką, podpływania do pomostu czy sposobu cumowania. Po przeprowadzeniu instruktażu, tak mówi teoria, każdy jest gotowy do rejsu po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. My, zgodnie z powiedzeniem praktyka czyni mistrza, bez obaw ruszamy na podbój Mazurskich Jezior. A tak wygląda nasz motorowy jacht. Dzień dobry, chciałam przedstawić łódeczkę Janmur 700. Zapraszam do środka. Oto jest kucheneczka. Kucheneczka. Tutaj pod kucheneczką są różne rzeczy, talerzyki, miseczki, wszystko co jest do jedzenia bardzo potrzebne. Tak jest, tutaj stoliczek, dwie kanapki, można usiąść sobie. Tutaj siedzi nasz kapitan. W tej chwili proszę nie dekoncentrować, bo ma bardzo ważną tutaj pozycję. Dalej zapraszam do toalety. Można tutaj w razie potrzeby zajrzeć. Tak właśnie to jest toaleta. Powinna ma się teraz. Dobrze. No a resztę to musimy tutaj zobaczyć. Tutaj można zejść. Tutaj są te szafeczki otwierane. Zamykane. Tu jest jedno łóżko. Jeden bauruk tak zwany. Następna sypialnia znajduje się pod państwem. Co mówiła. Dziękuję bardzo za wycieczkę. Zapraszam. Czas na obiad. Czyż to nie fajny moment przycumować łódź pomiędzy szuwarami, dotknąć chłodnej wody i delektować się otaczającymi nas widokami? Już teraz przyznajemy rację wszystkim, którzy twierdzą, że krainy największych jezior w Polsce najlepiej poznawać z wody. Tylko z tej perspektywy dostrzec można nieznane leśne zakątki i trafić na dziką plażę. Chwała tutaj pomysłodawcom, projektantom i budowniczym kanałów. Zapewne nie byli świadomi tego, jaką radość przyniosą żeglarzom, amatorom, myśląc wyłącznie o praktycznym wykorzystaniu jezior. A to jedno z praktycznych zastosowań. Taki przywilej pływania współczesnym jachtem – gazowa kuchenka.
Z jednej strony dzika natura, z drugiej strony nie zaszkodzi trochę luksusu. Jeszcze szklaneczka wina, obiad i nastał czas spowolnienia. Może właśnie na tym polega fenomen Mazur. Popukaj, co no to? Południe na łowienie ryb to nie najlepsza pora dnia, ale co szkodzi przypomnieć sobie dawną, bardzo dawną pasję. Ciężko będzie, bo teraz są fale od motorówki. No poczekaj chwilę, aż one przejdą. No to nie, to już. Dobra, podejdę. Okay, ja i znowu idziemy. Skanuję. Ta uwagaczka jest od brzegu z tej strony. Kasia? Daj Kasiunia, ja ci ją wezmę. Z pełnymi brzuchami, owiani ciepłym wiatrem, płyniemy dalej. Jezioro Bełdany jest częścią popularnej jachtostrady mazurskiej i wraz z Jeziorem Mikołajskim stanowi bezpośrednie wodne połączenie między Mikołajkami a Rucianem. Z tego względu w sezonie jest jednym z najbardziej uczęszczanym i zatłoczonym akwenem szlaku Wielkich Jezior. Mimo to Bełdany są uważane za jedno z najpiękniejszych jezior mazurskich. W książce Na tropach Smętka tak o Bełdanach pisze Melchior Wańkowicz. Płynęliśmy niebawem na Jezioro Bełdańskie. Jezioro niebezpieczne dla żeglarzy, bo ma tę właściwość, że wiatr się na nim zmienia, co chwilę wypada z załuków jeziornych. Bełdany mają takie prześwisty, przez które ciągnie wiatr omal morski, bo łączą się z potężnymi śniarwami. Bełdany słyną z pięknych miejsc biwakowych położonych na zachodnim brzegu. Przy miejscowości Kamień gęsto jest od ośrodków czasowych, żagli, kajaków i statków żeglugi mazurskiej. Niedaleko stąd wpada do Zatoki Iznockiej Krutynia z najpiękniejszym i najdłuższym szlakiem kajakowym na Mazurach. Za nami 12 km Bełdańskiego Jeziora. W rytm spokojnie pracującego silnika zbliżamy się do Jeziora Mikołajskiego. Jednak zanim dopłyniemy do Mikołajek, skręcamy w prawo, by zobaczyć największe polskie jezioro – Śniardwi. To prawdziwy gigant, stąd popularna nazwa – Mazurskie Morze. Powierzchnia tego zbiornika wynosi ponad 11 tysięcy hektarów. Jego ogrom naprawdę budzi respekt i są ku temu rzeczywiście powody. Jezioro uformowało się w potężnym, ale płytkim zagłębieniu moreny dennej, w efekcie czego na dnie spoczywają liczne głazy narzutowe, miejscami tuż pod powierzchnią. Zaś tafla wody często mącona jest przez pokaźne fale spowodowane wiatrami hulającymi po tak wielkiej powierzchni. Warunki te zdecydowanie nie ułatwiają żeglowania, wręcz przeciwnie, ale i tak wielu śmiałków wybiera to miejsce na sprawdzenie swoich umiejętności, bo urocze zakątki, malownicze zatoczki i piękne widoki, a przede wszystkim bezmiar wody przyciągają tu jak magnes. Nawet dzisiaj, kiedy wieje niewielki wiatr, nasza kwadratowa, mechaniczna łajba odczuwa skutki nagłych powiewów. Zataczamy więc niewielkie koło i wracamy na Jezioro Mikołajskie.
Przed nami Perła Mazur, Wenecja Północy, tak o Mikołajkach piszą przewodniki. Może autorów poniosła nieco fantazja, choć zawsze warto pochwalić piękno, ale trzeba przyznać, że to jedno z ładniejszych mazurskich miasteczek. Mikołajki jednak bezsprzecznie zasłużyły na miano stolicy żeglarstwa. W sezonie letnim przeobrażają się w gwarne centrum turystyczne z rozbrzmiewającą muzyką szantową. To raj dla wodniaków, żeglarzy i ludzi pragnących aktywnie wypoczywać na jeziorach wśród urokliwych krajobrazów. Pogoda i widok na Mikołajki od strony jeziora zachęcają, by wejść na ląd. Cumujemy więc łódź i ruszamy na spacer wzdłuż nadbrzeża. Mikołajki mają wielowiekową tradycję. Pierwsze wzmianki o mieście pojawiają się już w XV wieku. W XVI wieku na przesmyku jeziora powstał pierwszy stały most. Za przejazd pobierano myto, którego część była przekazywana krzyżakom. Krzyżacy w Mikołajkach wybudowali dwór i karczmę. Posiadali monopol na połów ryb, które eksportowali. Głównym zajęciem mieszkańców w tamtym okresie było flisactwo i wyrąb drewna, a także tkactwo. Mikołajki były również słynne z wyrobu włosianki z krowiej i końskiej sierści, z której szyto mazurskie spódnice. Prawa miejskie Mikołajki otrzymały w 1726 roku od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. W okresie międzywojennym odkryto rekreacyjne walory Mikołajek. W lesie miejskim został wybudowany dom wczasowy. Zmodernizowano port mazurskiej spółki parowców, które odbywały regularne rejsy na trasie Węgorzewo, Giżycko, Mikołajki, Ruciany. W 1945 roku miasto zostało włączone do Polski. Niestety nie były to dobre czasy dla turystyki. Dopiero lata 60. i 70. od nowa ożywiły żeglarstwo w tym regionie, a Mikołajki szybko stały się mekką żeglarzy. Ruszamy dalej. Przepływając pod mikołajską kładką, wpływamy na jezioro Tałty. Co ciekawe, nazwa Mikołajki wywodzi się od nazwy Niklasdorf, czyli Święty Mikołaj. Nie bez powodu nazwano tak wieś kościelną nad jeziorem, gdyż Święty Mikołaj jest nie tylko patronem ubogich, mieszczan, dzieci, uczniów, rolników, ale i panien na wydaniu, piekarzy i, co nas szczególnie teraz interesuje, żeglarzy. Jezioro Tałty jest typowym przedstawicielem polodowcowego jeziora rynnowego. Jest to akwen o bardzo ciekawym i zróżnicowanym ukształtowaniu dna oraz linii brzegowej, z wieloma zatokami, cyplami i kilkoma wyspami, z czego skrzętnie korzystają żeglarze w poszukiwaniu dogodnego miejsca na nocleg. Jezioro Tałty Ryńskie, które rozdzielił tylko kaprys geografów, i teraz mówimy o dwóch różnych jeziorach z głębokością 51 metrów, jest jednym z głębszych jezior mazurskich.
Przyszedł czas, by szukać miejsca na nocleg. Okazało się jednak, że nie jest to takie proste. Najlepsze miejsca zostały już zajęte. Co dzieje się tutaj w sezonie, lepiej nie myśleć. Płyniemy więc dalej, skwapliwie wyszukując dogodnej przecinki wśród sitowia. I tym razem Mazury nas nie zawiodły. Kolejne piękne miejsce i cisza. Ale złowiłeś rybę. Jeszcze raz próbuję podjąć wędkarskie wyzwanie. Co prawda połowy nie były imponujące, ale satysfakcja gwarantowana. Tym razem bliżej natury, bo co może zastąpić ciepło płomieni, trzask rozgrzanych gałązek i smak świeżej mazurskiej ryby? Co z nią zrobisz? Przypomniały się studenckie czasy i kąpiel w zimnej wodzie jeziora. Niestety noc na łodzi okazała się zbyt dużym wyzwaniem. Plusk fal odbijających się o kadłub skutecznie wyciągnął mnie z łóżka. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzecia rano to idealna pora na kolejne wędkowanie. To również doskonały czas na obserwację otaczającej nas przyrody. Czy można doświadczyć piękniejszej chwili? Kiedy pierwsze promienie słońca rozpraszają chłód poranka, a wokół słychać delikatne głosy budzących się ptaków. Nadszedł również czas pobudki, porannej jajecznicy i prezentacji dzisiejszych połowów. Dopiero teraz wyczytałem, że jezioro Tałty należy do najlepszych łowisk na Mazurach. Z drapieżników najczęściej łowi się tutaj duże szczupaki, okonie i sandacze. Z białorybiu dominują leszcze, krąpie i płocie. Ruszamy dalej na północ. Z jeziora Tałty niezauważalnie wpływamy na jezioro Ryńskie. To jezioro o bardzo rozwiniętej linii brzegowej, zwłaszcza w północnej części, z wieloma cyplami, zatokami i trzema wyspami. Najsłynniejszą z nich jest Ptasia Wyspa, inaczej zwana Gołą Zośką lub Dużą Wyspą. Powierzchnia wyspy wynosi około 4 hektarów. Obszar ten jest rezerwatem, który został utworzony w 2012 roku. Podczas badań naliczono tu 12 gatunków ptaków, w tym także lęgi hełmiatki, gatunku znajdującego się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Dawniej okoliczni mieszkańcy wypasali tutaj bydło, które było transportowane na wyspę łodziami.
Obecnie Ptasia Wyspa to lęgowisko największej w Polsce, liczącej 8 tysięcy par kolonii mewy śmieszki. Powoli zbliżamy się do portu w Rynie. W porcie do pomostów doprowadzona jest woda i prąd, a cumować może jednocześnie aż 60 jachtów. Podobno miasto zawdzięcza swoją nazwę Renowi, mieście w Niemczech. Jak głosi legenda, teren pomiędzy dwoma jeziorami, gdzie krzyżaccy rycerze założyli osadę, przypominał im rodzinną Nadrenię. Najstarsze informacje o Rynie pochodzą z 1377 roku, który to rok przyjmuje się za początek budowy Ryńskiego Zamku. Wraz z nim rozwijała się osada, która dała początek miastu. W czasie potopu miasto najechali walczący po polskiej stronie Tatarzy. Mieszkańców wymordowali lub wzięli w jasyr, a osadę spalili. W 1732 roku król Prus nadał Rynowi prawa miejskie. W XIX wieku Ryn i okolice były już zgermanizowane. W czasie plebiscytu w 1920 roku za Polską nie padł w Rynie ani jeden głos. W 1945 roku sowieccy żołnierze spalili część miasteczka. Obecnie Ryn jest jednym z ważniejszych miejsc na turystycznej mapie Mazur. Słynie z zamku i mieszczącego się w nim hotelu. Ponownie mamy towarzystwo. Są łabędzie, kaczki krzyżówki i popularna na Mazurach mewa śmieszka. Skąd nazwa? Od głosu, brzmiącego jak złośliwy śmiech. Śmieszka należy do niewielkich mew, jest mniej więcej wielkości gołębia. Dorosłe ptaki w okresie wiosenno-letnim przybierają tak zwaną szatę godową. Wtedy ich głowa jest czekoladowo-brązowa. Dziób i nogi dorosłych ptaków są czerwone. Młode ptaki mają upierzenie mniej kontrastowe, ciemniejsze i jakby brudniejsze niż dorosłe. Samice wyglądają tak samo jak samce, są od nich jedynie minimalnie mniejsze. Dosyć karmienia. Ruszamy ponownie w stronę jeziora Tałty. Pokonując kolejne kilometry, pora na urlopowe lenistwo. A może szybki kurs sternika albo kapitana? Gdzieś w połowie jeziora Tałty rozpoczyna swój bieg kanał Tałcki. To pierwszy kanał na szlaku z południa na północ Mazur. Dla żeglarzy mazurskie kanały nie są wielką atrakcją. Zamiast korzystać z siły wiatru, muszą złożyć maszty i cierpliwie na silniku pokonać kolejne kilometry. Za to dla nas, przemieszczających się jachtem motorowym, to wielka frajda. Kanał ma 1600 metrów długości, 12 metrów szerokości i 1,80 m głębokości. Brzegi kanału są wybetonowane, choć w wielu miejscach to tylko wspomnienie pierwotnej konstrukcji. Kanał ma wkrótce przejść remont, nie będzie on jednak zamknięty dla żeglugi. Nad kanałem przebiega droga, a most w sezonie letnim jest zawsze oblegany przez turystów. Thank you.
Piękne miejsce. Mijając kolejne kempingi, wpływamy na jezioro Tałtowisko. Jezioro nie posiada żadnych wysp, ani zatok czy półwyspów. Linia brzegowa, z wyjątkiem fragmentu zachodniego brzegu przy zabudowaniach miejscowości Skorupki, w całości porośnięta jest roślinnością wodną. Jezioro to przez żeglarzy traktowane jest głównie jako szlak tranzytowy. Rzeczywiście może to dobre miejsce dla osób szukających samotności, ale nie dla osób poszukujących mazurskiego cudu natury. Przed nami kolejny kanał, tym razem grunwaldzki, zwany również Leleckim. Łączy jezioro Tałtowisko i jezioro Kotek Wielki. Ma niecałe 500 metrów długości. Kanał powstał w XVII wieku. Niestety po okresie wojen napoleońskich był zamulony i nieużywany. Do żeglowności przywrócono go w połowie XIX wieku. Nad kanałem biegnie most drogowy na trasie Mikołajki-Ryn. Patrząc dookoła, trudno znaleźć miejsce, gdzie zaczyna się jezioro Kotek Wielki. Sama nazwa przeczy logice. Kotek jest mały i nie może być wielki. A tu mamy najmniejsze jezioro na Mazurach, bynajmniej na szlaku żeglownym, i nazywa się Kotek Wielki. Może to taka kociakowa psota? A to popularna wśród żeglarzy przystań Zielony Gaj, należąca do osady Zielony Lasek. I kolejny kanał, tym razem znacznie dłuższy, kanał Mioduński. To blisko 2 km idealnie prostego kanału, wiodącego wśród łąk i pastwisk. A to już jezioro Szymon, zbliżone swym kształtem do koła. Pewnie nie zwróciłoby naszej uwagi, gdyby nie oryginalna smażalnia ryb. Można przycumować do pływającej barki, o ile znajdziemy wolne miejsce, i spróbować tutejszych ryb. Kanał Szymoński to najdłuższy kanał na naszej trasie. Ma 2300 metrów długości, 25 metrów szerokości i prawie 2 metry głębokości, co umożliwia przeprawę nie tylko jachtom i kajakom, ale również statkom żeglugi mazurskiej. Ponownie z przyjemnością spoglądamy w niebo. Wiatr rozpędził chmury, a słońce coraz śmielej zaczyna przygrzewać. Czas więc pełnymi garściami korzystać z urlopu. A co można robić na pokładzie takiej jednostki? Jak widać, pomysłów jest wiele, choć żaden z nich na pewno nie będzie forsujący. Mijający nas żeglarze pewnie z pogardą spoglądają w naszą stronę, zadając pytanie, gdzie duch żeglarstwa, wiatr w żagle i walka z żywiołem? Co to za przyjemność włączyć silnik, nawigację i zasiąść w fotelu? My natomiast zastanawiamy się, po co się tak męczyć z wiatrem, skoro komfortowo i szybciej możemy zobaczyć znacznie więcej, bo nie ogranicza nas flauta, szerokość akwenu czy kierunek rejsu. To czemu nie korzystać z takiej możliwości? I tak dopłynęliśmy do jeziora Szymoneckiego. To jeden z ładniejszych akwenów wielkich jezior mazurskich. Brzegi jeziora są bardzo urozmaicone, czasem porośnięte i niedostępne, w innym miejscu znów piękne z przystaniami i pomostami. Korzystamy więc z tej różnorodności i cumujemy na obiad.
Na obiad oczywiście zapasy z lodówki, ale poranny połów na pewno będzie atrakcją. Ruszamy dalej, mijają kolejne leniwe godziny rejsu. Czasami wystarczy usiąść i patrzeć przed siebie, a wspaniałe widoki zamieniają się zależnie od pozycji łódki, pory dnia czy kąta padania promieni słonecznych. Często na wielkich jeziorach mazurskich spotykamy statki tzw. białej floty. Na jeziorach działa kilkunastu przewoźników, w tym największy, spółka Żegluga Mazurska. Firmy ciekawie reklamują rejsy statkami wycieczkowymi. Jedna z nich zachęca takimi słowami: żagle was nie kręcą. Jest alternatywa, statek wycieczkowy, na pokładzie świeża ryba. Można też zamówić sobie nocny rejs z zespołem muzycznym. To kolejna dla turystów alternatywa na poznanie tego malowniczego zakątka Polski. Jak widać, wybór jest. Z sentymentem spoglądamy na mazurskie kempingi. Już jako uczniowie przez kilkanaście godzin zatłoczonym pociągiem jechaliśmy na Mazury, by poczuć młodzieńczą wolność. Nikt wtedy nie myślał o wodzie z kranu, zadbanych toaletach, parkingu na samochód, nie mówiąc o jachtach, których praktycznie się nie widywało. Dzikość Mazur zachwycała. Paprykarz szczeciński, konserwy rybne, butelka mleka, chleb – to była pełnia szczęścia. Łapaliśmy raki, piliśmy wodę z jeziora i nikt nie myślał o niebezpiecznych kleszczach czy pijawkach. Dzisiaj Mazury są równie piękne, ale na pewno łatwiej dostępne, bardziej skomercjalizowane i zdecydowanie mniej dzikie. Taka jest cena postępu. Mamy jednak nadzieję, że to, co dzisiaj widzimy, nie będzie tylko odległym wspomnieniem. Za nami jezioro Jagodne, kanał Kula i jezioro Boczne. A przed nami trzecie pod względem powierzchni jezioro na Mazurach – jezioro Niegocin. To jedno z najpopularniejszych wśród turystów mazurskich jezior. Leżą nad nim m.in. Giżycko, Wilkasy i Rydzewo. Największa głębokość w okolicach Giżycka to około 40 metrów. Średnia głębokość jeziora wynosi 10 metrów. Patrząc na te rozległe malownicze jeziora, warto wspomnieć nieco o historii tych terenów, która z pewnością dla wielu turystów będzie sporym zaskoczeniem. Mazury to tereny, które do ostatniej wojny nigdy nie były polskie, chociaż Melchior Wańkowicz, który w latach 30. ubiegłego wieku odbył tu reporterską wyprawę kajakiem, rozmawiał z tutejszymi mieszkańcami po polsku. Dużą część ludności stanowili wówczas Mazurzy, mówiący osobliwą staropolską gwarą z niemieckimi naleciałościami. Nadszedł jednak pamiętny rok 1945, kiedy przed nadciągającą ze wschodu armią uciekła większość z nich. Razem z mieszkańcami znikła miejscowa kultura. Sołdaci grabili dwory, folwarki i skromne chaty. Wszystko wywozili koleją na wschód. Kraina jezior mazurskich wyludniła się. Niszczały gospodarstwa kryte czerwoną dachówką, infrastruktura drogowa i kolejowa praktycznie przestała istnieć. Nowi mieszkańcy napływali powoli z Wileńszczyzny, Kresów czy Mazowsza i nie patrzyli już w przeszłość. Na szczęście Mazury znalazły swoje miejsce, odkrywając turystykę, która zupełnie zmieniła oblicze tych terenów. Zbliża się wieczór, jak ten czas szybko leci. Omijamy Giżycko, do którego jeszcze wrócimy, i kanałem niegocińskim płyniemy w stronę jeziora Tajty i dalej Kisajno, z nadzieją na znalezienie dogodnego miejsca na nocleg. Kanał niegociński długości 1200 metrów ciągnie się pod mostami kolejowymi i drogowymi łączącymi Wilkasy z Giżyckiem. Powstał w latach 70. XVII wieku.
Ze względu na swoje rozmiary kanałem mogą pływać tylko mniejsze jednostki wodne. Kanał przez ostatnich kilka lat był gruntownie remontowany i w 2019 roku ku uciesze żeglarzy został oddany do użytku. Wyremontowano mijanki oraz okolice mostów. Dosłownie ocieramy się o wschodnią część jeziora Tajty, by po chwili wpłynąć do kanału Piękna Góra. Kanał przechodzi pod mostem drogowym łączącym Giżycko z Kętrzynem. Tuż za kanałem możemy skorzystać ze stacji benzynowej dla motorowodniaków. Stacja, niemal zatopiona w wodzie, wygląda bardzo oryginalnie. Jezioro Kisajno, na które wpłynęliśmy, to jedno z sześciu połączonych jezior, które zbiorowo określa się mianem jeziora Mamry. Sześć jezior zlało się w jedno, dawno, dawno temu, czyli gdzieś do XVI wieku. Jeziora Mamry, Kirsajty, Kisajno, Dargin, Święcajty i Dobskie były połączone jedynie strumieniami. Z powodu wybudowania młynu i zapory wodnej w Węgorapie poziom wody podniósł się na tyle, że stanowią teraz jeden akwen. Jednak to jezioro Kisajno ze względu na liczne wyspy sprawia, że jest to teren wyjątkowy i bardzo malowniczy. W dodatku niezwykły pod względem przyrodniczym. Na terenie całego jeziora znajduje się ponad 30 wysp o łącznej powierzchni ponad 200 hektarów. Jednak nie można do nich przybijać. Na większości z nich bowiem znajdują się rezerwaty przyrody, w których żyją liczne gatunki ptaków, takie jak łabędzie, bocian czarny czy czapla siwa. Z mnogości wysp powierzchnia jeziora wydaje się znacznie mniejsza niż jest w rzeczywistości. Prawie 1900 hektarów to jednak dosyć sporo. Niestety te właśnie ograniczenia znacznie utrudniają znalezienia dogodnej przystani. Na szczęście na Mazurach inaczej niż nad morzem, zwykle wraz z zachodem słońca wiatr znika. Długo jednak meandrujemy wokół wysp, ale warto wykazać się cierpliwością, by znaleźć takie miejsce. Kolejna płotka na kolację i jakże niezwykłe spotkanie. Czy można wyobrazić sobie piękniejsze widoki? Wokół zapada cisza. Nawet my mówimy do siebie półgłosem. Tutaj rządzi przyroda i to w jej głos z przyjemnością się wsłuchujemy. Tak kończy się kolejny dzień. Ponownie możemy podziwiać cudowny zachód słońca, licząc na to, że jutro będzie znów równie piękna pogoda. Pojedzie do następnych. O świcie łabędzica ponownie przypływa do nas, a my z niepokojem patrzymy w niebo. W ciągu nocy nastąpiło załamanie pogody. Wczorajsze prognozy dawały jeszcze nadzieję. Dzisiejsze nie pozostawiają złudzeń. Będzie padać i wiać. Długo zastanawiamy się, co robić dalej. Pozostało nam jeszcze półtora dnia do terminu oddania jachtu. To zbyt mało, by płynąć dalej na północ i wrócić do Rucianego na czas.
Postanawiamy więc pozostać dłużej w Giżycku, a następnie ruszyć w drogę powrotną. Musimy jednak w miarę szybko zatankować łódź. Choć zadziwiająco niewiele pali, to jednak nie popłynie bez uzupełnienia oktanów. Ruszamy z powrotem na południe. Nasz pierwszy cel – stacja benzynowa. I pierwsza niespodzianka. Na stacji zabrakło paliwa. Delikatnie ruszamy w stronę Giżycka. Od strony jeziora Niegocin jest kolejna wodna stacja benzynowa. Może tam dopisze nam szczęście. Mijając kolejne stanice wodne, wypożyczalnie sprzętu wodnego, pola namiotowe i pensjonaty, wpływamy do kanału Giżyckiego, którego nazwa 2 lata temu została zmieniona na Łuczański. Jak wnioskowała grupa radnych Giżycka, a poparli ją mieszkańcy miasta, tuż po wojnie Giżycko nazywało się Łuczany. W 1946 roku miasto zostało przemianowane na Giżycko. Mieszkańcy jednak nie godzili się na tę ostatnią nazwę, twierdząc, że została ona narzucona z góry przez władze komunistyczne. Czy czeka mieszkańców również zmiana nazwy miasta? Zobaczymy. Kanał Łuczański znajduje się w zachodniej części Giżycka i łączy jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno. Jest alternatywą do przebiegającego poza centrum kanału niegocińskiego, którym wczoraj płynęliśmy. Kanał został wykopany w latach 70. XVIII wieku. W latach 40. XIX wieku został pogłębiony i oczyszczony. Ma długość 2130 metrów i średnią głębokość 1,90 m. Natomiast jego szerokość wynosi 12 do 15 metrów. Służy głównie żegludze mazurskiej oraz żeglarzom płynącym z północy i południa Mazur. Kanał znacząco wydłuża szlak wielkich jezior mazurskich. W sezonie letnim cieszy się szczególnym powodzeniem wśród żeglarzy. Przepływają tędy setki żaglówek dziennie. Dopływamy do jednej z popularniejszych atrakcji miasta. Przed nami słynny most obrotowy, który wymusza kolejne cumowanie. Most w czerwcu jest otwierany tylko 4 razy w ciągu doby, tak więc do najbliższego otwarcia mamy jeszcze 1,5 godziny. Na prawo od mostu wznosi się zamek krzyżacki z XIV wieku. Obecnie większą część zajmuje luksusowy hotel. Wracamy do mostu. Most obrotowy został zbudowany w 1889 roku przez niemiecką firmę z Zielonej Góry w celu zapewnienia dogodnego połączenia miasta z twierdzą Bojen. Ówcześni inżynierowie skonstruowali ponad 20-metrowej długości i 8-metrowej szerokości ruchome przęsło o oryginalnym sposobie zwodzenia, w bok, a nie do góry, jak to się odbywało w tradycyjnych tego rodzaju konstrukcjach. Most ważący ponad 100 ton za pomocą odpowiednich przełożeń może być obracany ręcznie przez jednego operatora. W latach 70. XX wieku w ramach modernizacji most został wyposażony w napęd elektryczny, który doprowadził przez silne uderzenie do zniszczenia nadbrzeża. Most więc rozebrano, a na jego miejsce postawiono most saperski. Ten nie spodobał się mieszkańcom. W 1993 roku zrekonstruowano pierwotną konstrukcję i otwarto ponownie most otwierany ręcznie, zgodnie z pierwotnym założeniem konstruktorów. Cała operacja otwierania mostu zajmuje jednemu człowiekowi około 5 minut. Jest jedną z niewielu tego typu konstrukcji w Europie.
Ponownie wpływamy na jezioro Niegocin. Kolejne rozczarowanie. Tutaj stacja benzynowa jest w remoncie. Co dalej? Co prawda dzisiaj wiatru jest pod dostatkiem, ale my potrzebujemy paliwa, nie wiatru. Jachty żaglowe górą. Sumujemy w Giżyckim porcie żeglugi mazurskiej i przez imponującą kładkę portową idziemy w stronę centrum miasta. Historia miasta rozpoczęła się w 1612 roku, kiedy to Giżycko nad jeziorem Niegocin otrzymało prawa miejskie. Początkowo miasto było pod panowaniem zakonu krzyżackiego i nazywało się Lotzen. W XVII wieku Tatarzy spalili całe miasto. Natomiast dżuma z 1710 roku zabrała prawie całą ludność miasta. Do połowy XIX wieku Giżycko było bardzo biednym miastem, które nawiedzały częste pożary. W drugiej połowie XIX wieku sytuacja się zmieniła. Jeziora otaczające Giżycko połączono kanałami, dzięki czemu możliwa była żegluga. Dzisiaj Giżycko to stolica letnia Warmii i Mazur, nazwana polską stolicą żeglarstwa. I nic w tym dziwnego, bowiem miasto otacza 7 jezior, z których największe to Niegocin i Kisajno. Powstały przy nich porty, przystanie i kluby żeglarskie, w których można czarterować jachty oraz prowadzi się szkolenia i obozy żeglarskie. Z pewnością każdy wodniak będzie zachwycony pobytem w Giżycku. Również wędkarze nie będą zawiedzeni, no i oczywiście miłośnicy plażowania. Tutaj jest nawet piaszczysta, miejska plaża. Miasto ma również kilka ciekawych zabytków. Obrotowy most, zamek krzyżacki i wieżę ciśnień, na której jesteśmy. To interesujący obiekt, jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy, a zarazem muzeum i kawiarnia. Na ostatniej kondygnacji mieści się nowoczesny taras widokowy, z którego możemy podziwiać panoramę miasta oraz otaczające je lasy i jeziora. Jest jeszcze jeden zabytek, który koniecznie trzeba odwiedzić, będąc w Giżycku. To twierdza Bojen, największy zabytek na Mazurach. Warto jednak mądrze zaplanować trasę zwiedzania, bo szybko może okazać się, że jej ogrom zniweczy nasz zapał. Twierdza powstała w połowie XIX wieku jako obiekt blokujący strategiczny przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Z punktu widzenia strategii obronnej linia Wielkich Jezior Mazurskich odgrywała istotną rolę. W przededniu I wojny światowej naturalne elementy terenowe i wybudowane wokół twierdzy Bojen umocnienia miały zablokować na czas rozstrzygnięcia na froncie zachodnim wkraczającą do Prus Wschodnich armię rosyjską. W tym momencie Giżycki fort odgrywał również istotną rolę w mobilizacji wojsk na terenie Mazur. A gdy po przeprowadzeniu mobilizacji większość armii została wyprowadzona z Giżycka, w mieście pozostało pod komendą pułkownika Busse około 4000 żołnierzy. Siły te przeprowadziły liczne wypady godzące w poszczególne oddziały nadciągającej armii rosyjskiej, a następnie w sierpniu 1914 roku skutecznie broniły twierdzy Bojen przed rosyjskim natarciem. Po I wojnie światowej zmieniono zastosowanie twierdzy, tworząc w niej m.in. szpital. W przededniu II wojny światowej twierdza Bojen była jednym z punktów zbornych armii niemieckiej, która z terenu Prus Wschodnich wkroczyła na terytorium Polski.
Brygada Forteczna Lotsen wchodziła w skład grupy Armii Nord nacierającej ku Mławie i Modlinowi. W okresie wojny w fortyfikacji miał swoją siedzibę ośrodek Abwery, szkolący żołnierzy z armii generała Własowa, którzy przeszli na niemiecką stronę. W czasie ataku na miasto w styczniu 1945 roku twierdza została opuszczona bez walki. Od roku 1945 twierdza Bojen przeszła w ręce Wojska Polskiego, które korzystało w niej w ograniczony sposób. W latach 50. podjęto decyzję o umiejscowieniu tutaj kilku przedsiębiorstw spożywczych, co spowodowało przekształcenie, duże zniszczenia, a przede wszystkim budowę nowych, zupełnie nie pasujących do charakteru obiektów budynków. Sytuacja ta miała miejsce do początku lat 90., kiedy to większość z tych zakładów została zlikwidowana. Od tego momentu twierdza Bojen stała się miejscem często odwiedzanym przez turystów. Nazwa twierdzy pochodzi od nazwiska generała von Bojen, zwolennika i inicjatora budowy obiektu. Przechodząc przez nadbrzeże, wracamy do portu, gdzie witamy powracających z regat adeptów żeglarstwa. By ratować naszą sytuację paliwową, zatrzymujemy się na przystani w pobliżu kanału Niegocińskiego, skąd pieszo ruszamy do najbliższej stacji benzynowej. Kamień spadł nam z serca. Z pełnymi kanistrami wracamy na Łódź. Ruszamy w drogę powrotną, a raczej rejs. Fale uparcie uderzają w burty, a wiatr z radością im wtóruje. To jeden z tych dni, które trzeba przetrwać, by docenić piękny dzień. Płynąc po wielkich jeziorach mazurskich, szczególnie w taką pogodę, należy uważnie obserwować wskazania echosondy i bacznie obserwować tzw. kardynałki – smukłe, żółte boje z trójkątami na wierzchołku, które wytyczają niebezpieczne płycizny. Niestety, jezioro Niegocin należy do akwenów, na którym trzeba zachować czujność. Właśnie echosonda zaalarmowała nas o zbliżaniu się do płycizny. Na jeziorach pojawiły się również platformy bezpieczeństwa. To stacje pogodowe, miejsce do podjętych z wody, prowadzenia czynności reanimacyjnych czy podjęcia poszkodowanego technikami linowymi na pokład śmigłowca ratowniczego.
Wpływamy na jezioro łagodne, od razu spokojniej, wiatr spokojniejszy i fala mniejsza. Na nocleg przybijamy do jednej z wysp jeziora. Nie mogło zabraknąć kolacji i kilku zdjęć ukazujących magiczny zachód słońca. Poranek przynosi nam niezwykłą odmianę. Pozostańmy przez chwilę wśród cudownej przyrody ze śpiewem ptaków w tle. Opuszczamy naszą wyspę skąpaną w promieniach wschodzącego słońca. Płyniemy dalej na południe. Mazury często nazywane są krainą tysiąca jezior, ale faktycznie jest ich aż 2600. Największe to Śniadwy, a najdłuższy jest Jeziorak, leżący na południe od Giżycka. Niegocin jest trzecim co do wielkości. Mazurskie jeziora w dużej części powstały około 10 tysięcy lat temu, podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Gdy lądolód cofał się, pod nim płynęły rzeki i wypłukały rynny, a z nich powstawały mazurskie cuda natury. Jedna większa fala i mamy co sprzątać. Z jeziora Szymoneckiego ponownie wpływamy w sieć kanałów, by przedostać się do jeziora Tałty. Jak widać, fale wzbijane przez motorówki i jachty nie przeszkadzają miłośnikom wędkowania. Niestety i tutaj trafiają się motorowodniacy nieprzestrzegający ograniczeń prędkości, co skutkuje naprawdę uciążliwymi falami. Nawet żeglarze muszą przyznać, że największą wartością dla osób kochających Mazury i wodę są kanały mazurskie, dzięki którym udało się spiąć ze sobą jeziora i stworzyć szlak o długości około 150 km. To dzięki kanałom i systemowi śluz żeglarze i motorowodniacy mogą przemieszczać się od Rucianego do Ogonek koło Węgorzewa. A jak ktoś się uprze, to może z Mazur wpłynąć na Bałtyk poprzez Śniardwy, jezioro Roś, rzekę Pisę, do Narwi, a dalej do Wisły. Tą drogą sprowadzono wiele lat temu na Mazury żaglowiec Fryderyk Chopin, który na co dzień stacjonuje w Mikołajkach. W XIV wieku całość szlaku przepłynął parowiec Masowia. Pierwsze projekty budowy kanałów opracowali Polacy – Samuel i Jan Władysław Suchodolcowie oraz Józef Naronowicz-Naroński. Niestety pierwsze kanały zniszczono w czasie wojen napoleońskich, a obecne to efekt wielkich robót publicznych w połowie XIX wieku w Prusach Wschodnich. Zbudowano je, by spławiać wodą zboże, sól i materiały budowlane. Dziś cieszą amatorów wypoczynku na wodzie. Z
Zbliżamy się do Mikołajek. Teraz możemy z bliska zobaczyć ten olbrzymi hotel znanej sieci. Do dyspozycji gości wodny park Tropicana, stok narciarski, spa, 689 pokoi i tak dalej. Czy tak będą wyglądać Mazury jutra? Mamy czasem nieodparte wrażenie, że Mazury są tak modne, że momentami aż za bardzo. Wielu samotników omija to miejsce z uwagi na wszechobecne latem tłumy. Ale Mazury są tak różnorodne, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Można wypoczywać w takim hotelu, jak ten zbudowany na wyspie. Można w licznych pensjonatach, na łodzi i w namiocie na kempingu i biwaku. Pamiętać jednak należy, że biwakowanie nie wszędzie jest legalne. Rozbijania namiotu na dziko zabrania się m.in. w rezerwatach przyrody i na obszarach chronionych, a tych na Mazurach nie brakuje. Musimy zatem dobrze zorientować się, jakie są możliwości i dostosować do nich swoje plany. Przemieszczać się po jeziorach możemy tylko w jeden sposób – po wodzie. Choć i tutaj mamy sporo wariantów. Żaglówka, łódź motorowa, kajak czy statki białej floty. Każdy pomysł ma swoje wady i zalety, ale jedno jest pewne – widoki zawsze będą wspaniałe. Powoli dobiega końca nasza podróż. Zdajemy sobie sprawę, że odwiedzając wielkie jeziora mazurskie, zobaczyliśmy tylko część Pojezierza Mazurskiego. Ale to z pewnością ten fragment jest esencją całego regionu, nie bez przyczyny nazywany Krainą Tysiąca Jezior. Trudno sobie wyobrazić podróż przez Mazury, omijając szlak wiodący przez wielkie jeziora. Szlak, który prowadzi przez najpiękniejsze krajobrazowo tereny Mazur. Dziewicza przyroda, liczne jeziora otulone szuwarami, miasteczka z gotyckimi zamkami i krytymi czerwoną dachówką kościołami nie pozostawiają nikogo obojętnym. Tak rozległego ciągu połączonych jezior nie ma w żadnym innym państwie Europy. Wielkie jeziora mazurskie zachwycają swą różnorodnością. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeziora południowe otoczone są lasami Puszczy Piskiej, przez co mogą wydawać się bardziej tajemnicze. Jeziora północne otoczone łąkami szczycą się czystą i bardziej przejrzystą wodą. Warto więc zapoznać się z północą i południem. Jeśli nie zdążymy zobaczyć wszystkiego w ciągu jednego sezonu, to nie ma powodu do zmartwień. Czar Mazur jest taki, że kto przyjedzie tu raz, ten na pewno będzie wracał w ten niezwykły region. Nie dziwi zatem fakt, że rokrocznie ściągają tu rzesze turystów. Miejsca jednak starcza dla wszystkich miłośników sportów wodnych, wędkarstwa, plażowania, biwakowania i każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Jeśli jeszcze nie wiecie, co zrobić w wakacje, koniecznie wypożyczcie jacht i spróbujcie się zmierzyć ze szlakami wielkich jezior mazurskich, bo warto.